Cześć, witajcie, znowu ja, LegoGen.pl. W tym odcinku chciałbym zaprezentować Wam moją najnowszą maszynę do pinbola. Pokażę ją Wam teraz dookoła. Pracowałem nad nią dość długo. Mechanizm jest wymyślony całkowicie przeze mnie. I nie jest to żaden mechanizm z internetu. Widziałem tam jeszcze inne mechanizmy w internecie, ale nie, uznałem, że swój zrobię oryginalny. Mam piłeczkę normalną do piłki nożnej z Lego. Mamy dwa spusty, którymi kierujemy oczywiście naszą grą. Każdy spust wciśnięty aktywuje jedno z rączek, które odpijają piłkę. Nie jest to jakiś bardzo zaawansowany pinball, ale taki do bawienia się od czasu do czasu starczy. Tu mamy miejsce, gdzie trzeba trafić piłką, żeby wygrać. I wtedy piłka wylatuje tutaj. I na ziemię najczęściej wylatuje. W każdym razie, tu kładziemy piłkę, żeby ją spuścić. I zaczyna się zabawa, gdzie możemy właśnie odbijać piłkę. Dotąd odkryłem parę sposobów. To jest nawet na wrzucenie piłki tutaj. To jest jeden z najłatwiejszych właśnie. I tak trzeba nad nim trochę spędzić. Tutaj wylatuje piłka. Nie zawsze wylatuje dokładnie, no ale. Ale to nie szkodzi. Czasami wylatuje też tak. Ale to jest i tak mój sukces wielki. W całości jest budowane techniką snot. Nie możemy grać tak. O, teraz jest normalnie. Nie ma żadnych klocków. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. A więc wziąłem dwa jakiekolwiek części. I normalnie, jak Pan Bóg chciał, musiałbym to zbudować o tak. Ewentualnie zbudować tutaj parę części takich, które będą podtrzymywać to w ten sposób, żeby było płaskie, tak? Ja całe to zrobiłem w ten sposób. Wszystko jest do góry. Nic nie ma w bok. Jestem z tego dość dumny, bo to jest jednak trudniejsza droga do zbudowania pinballa. Ale nie musiałem tutaj się z chudymi tajlami męczyć. Tutaj mamy dwie odbijanikli. Tu mamy takie dwie rączki. No. Tutaj mamy też gumkę. Gumka normalna, recepturka z Castoramy. Tutaj mamy takie, co przytrzymują te gumki. Jak coś, to można to odczepić wszystko, te białe, i dać nową gumkę. Działa jak pinball. Mamy też opcję, żeby zmniejszyć tak jakby grawitację. Po prostu musimy odwrócić pinballa i skrócić to tu nóżki. Te też możemy odczepić całkowicie i wtedy będzie, nie, sorry. Jak to skrócimy, to będzie jeszcze większa grawitacja. Mniejsza będzie, jak skrócimy te nóżki. Muszę na przykład odczepić tyle tu i tyle tu. Tylko muszę to w dobrym miejscu odczepić. O. Tak, żeby z każdej strony było równo. To jest tu, to jest tu. Teraz mamy grawitację zmniejszoną, jak widzicie. Jest mniejszy kąt, czyli piłka będzie wolniej się staczać w tę stronę, szybciej w tę. Jest czasami problem z wyciągnięciem tej piłki stąd, bo nie przemyślałem tej sytuacji. Ale patrzcie, teraz spokojnie lata w górę, tak widzicie. Tak dość mocno nawet. Więc teraz wolniej będzie spadać o wiele i łatwiej się wrzucać do góry. To jest taka modułowa, widzicie. Tutaj teraz bardzo łatwo możemy wrzucić na tą oponę. Na całkowicie płaskim nie grałem, bo to byłoby bez sensu w kontekście pinbola właśnie. Ale właśnie na takim jest idealne. Chciałbym Wam jeszcze zapowiedzieć, jak dotrwaliście do tej części odcinka, że zakładam nowy kanał. Kanał będzie w całości poświęcony książkom. Jestem ich wielkim fanatykiem, oprócz bycia fanatykiem klocków Lego właśnie. Będą tam poruszone właśnie sprawy klocków, nie klocków, przepraszam, książek. Tam będą też najpewniej wszystkie gazetki od Lego trafiać, bo tutaj to nie wpasowuje się zbytnio w mój kontekst. Więc tak prezentuje się moja maszyna do pinballa. Link do nowego kanału będzie właśnie w opisie. Napiszcie swoje zdanie na ten temat. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Cześć.